Powrót do szkoły nie jest niczym przyjemnym, ale w tym materiale postaram Wam się go trochę osłodzić zestawem NPC, które dla Was przygotowałem. Zapraszam do oglądania. W zestawach komputerowych dla ucznia pojawiają się dwie obudowy: Silentium PC SG1TG i SG1XTG RGB, czyli mamy opcję na zwykłą obudowę, która jest troszkę tańsza, albo na obudowę z RGB z przeszklonym panelem, która jest trochę droższa, ale to wszystko zależy od Was, bo reszta specyfikacji jest taka sama. Dla przykładu, zestaw za 2600 zł ma w sobie Ryzena 5600 na taniej płycie głównej od Gigabyte'a z RX-em 180 16 RAM-u, 500GB dyskiem M2 SSD od Crucial'a, no i oczywiście zestawem Silentium PC SG1TG z Vero L2 500W, czyli taki klasyk. Ale jeżeli chcielibyście ten komputer otrzymać z RGB, to w tym momencie możecie wbić na ten koszyk i właśnie taki komputer sobie kupić, dlatego że on w tym momencie ma tą obudowę z RGB i kosztuje przez to trochę więcej, no ale specyfikacje w środku mamy taką samą. Oprócz tego, przy tym dziale mamy też wybór pomiędzy Ryzenem 5600 a Ryzenem 5 2600. Jako że te dwa procesory są bardzo bliskie sobie, jeżeli chodzi o cenę, jeżeli chcecie oszczędzić jak najwięcej pieniędzy, to możecie wziąć tego Ryzena 5600, bo on wciąż i nadal jest naprawdę fajnym procesorem na dzisiejsze czasy i da sobie jeszcze przez jakiś czas radę, szczególnie w połączeniu z RX-em 88 GB, a dodatkowo pozwoli Wam oszczędzić pieniądze. Więc na przykład, jeżeli zależy Wam bardzo na tym, żeby mieć RGB, ale macie tylko 2700 zł, to możecie kosztem lepszego procesora trochę to RGB sobie w tym zestawie komputerowym zaserwować. W zestawach komputerowych do 3600 zł, oprócz obudowy od Silentium PC z RGB bądź bez, możecie też wybrać sobie kartę graficzną. Mamy tutaj opcję pomiędzy GTX-em 1660 Ti w wersjach tańszych i RTX-em 2060 Dual OC od Palita w wersji droższej. I tą kartę na pewno jesteście w stanie kupić jeszcze taniej, bo ona występuje na promocjach, jest czasami też na Allegro i można jeszcze spokojnie o te 200 zł ją taniej kupić nawet i czasami. Natomiast na pokład trafiła nowa płyta główna, czyli MSI B450A Pro. Polecane bardzo, dlatego że dobrze wycenione, natomiast też z wielkimi radiatorami na sekcji zasilania. To jest bardzo ważne przy tych płytach głównych, aby one miały odpowiednio chłodzoną sekcję i tutaj ten element jest naprawdę dobrze zrealizowany, jak na tą cenę. Oprócz tego mamy oczywiście slot na dysk M2, również NVMe, więc możecie sobie tutaj zamontować naprawdę szybki dysk. No i 4 sloty na ramy na przyszły upgrade, bo okazuje się, że w niektórych grach posiadanie 4 kości RAM jest nawet lepsze od tych dwóch. W zestawach komputerowych do 4,5 tysiąca złotych pojawia się już Ryzen 5 3600, ale to nie tylko te zmiany powstały, dlatego że mamy też inną płytę główną. Jako że sięgnąłem po MSI B450A Pro, głównie ze względu na jej system Flashback Plus, czyli opcję aktualizacji BIOS-u bez obecności procesora w płycie głównej. To może być przydatne, kiedy komputer będziecie składali sami, a nie będziecie mieli procka poprzedniej generacji, bo kiedy zamontujecie Ryzena 5 3600, to bazowo ta płyta nie uruchomi tego procesora. Dlatego za pomocą tego gniazda USB i pendrive'a sformatowanego FAT32 z najnowszym BIOS-em na pokładzie, możecie za pomocą tego przycisku ten BIOS zaktualizować i to jest bardzo fajne, dlatego że dzięki temu unikniecie naprawdę sporych problemów. Jeżeli chodzi o resztę elementów naszego zestawu, to zmienił się także zasilacz. Z Vero L2 przesiadamy się na Supremo L2 z certyfikatem Gold. Jako że wydając już około tych 4000 zł, warto mieć lepszy zasilacz, bo będziemy mieli też mocniejsze karty graficzne. Jako że oprócz standardowego RTX-a 2060, którego już znacie z poprzednich zestawów, mamy także RTX-a 2060 Super, ale tym razem z innej marki. Dlatego, że sięgnęliśmy po konstrukcję od Gainwarda i Gainward tutaj był po prostu najbardziej sensownie wyceniony, ale wygląda bardzo podobnie, więc generalnie stylistycznie wciąż jesteśmy w tym samym miejscu. Oprócz tego oczywiście do wyboru macie obudowy Silentium PC, czyli SG1TG bez RGB, a jeżeli chcecie z RGB, to możecie za 4,5 tysiąca złotych kupić sobie taki zestaw z Ryzenem 5 3600, z Superem i właśnie z SG1XTG RGB za niecałe 4,5 tysiąca złotych.
Jak widzieliście, w zestawach komputerowych ograniczyłem się do 4,5 tysiąca złotych i uważam ten budżet za taki osiągalny dla większości użytkowników czy osób, które chcą teraz kupić komputer. Mamy także oczywiście zestawy tańsze, ale równie sensowne zarówno pod względem wydajności, jak i opcji ulepszenia, bo oczywiście oparliśmy się o procesory AMD, które dają takie opcje. Także to tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych materiałach na wideotestach. Siema!